Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Invisible Hours. Z tej strony Nina i kontynuujemy. 67%. Super. Jo. Tu mamy trochę więcej tych eksponatów. Tu brakuje. Tu brakuje. To mnie przestrasza zawsze. Bo trochę jest brakujących, ale nie wiem dlaczego. I te drzwi mnie nurtują. Zatem zaczniemy trzeci rozdział tej historii kryminalistycznej. Rozdział trzeci. Zaczęliśmy... Aha, tam gdzie ja skończyłam. Pauza. Bo ja mam mały problem z lokalizacją teraz ludzi. Ja chciałam... chyba się cofnę znowu do... Tu patrzyliśmy, nie? To. Ja wszystko podnoszę, bo przez to, że mi Bitdefender nie zapisuje, to już wolę dwa razy podnieść jedną rzecz, niż potem nie mieć niczego i szukać. Aha. Jesteśmy tutaj... Aha, dobra, to przejdźmy tutaj. W momencie, kiedy... Coś zaczęło się dziać, bo on tutaj tego tu ściągnął, że ma podejść, ona się... Dobra, nie mam pojęcia. Aha, zawołał go tamten. Okej. To jest spirit radio. Cesar used it to contact the dead. You said you'd lost someone, so I thought, well, you know, you could try it together. O. Ma chérie! We are friends, aren't we? Would you like to talk with the dead? What do you mean? Będziemy się bawić w wywoływanie duchów? Don't want to be alone. With me. Come on. It's a party. Victor found a contraption that Tesla used to communicate with the dead. Does it work? Let's find out together, huh? A seance. No, chodź, będzie, zaczynamy od z wysokiego C, od seansu spirytystycznego. Don't be rude. No, co mi zabrać butelkę? 3 is a magic number. 1, 2, 3. Alors, the number one rule of a séance is that no one leaves the spot. Jaką tu perspektywę złapać? O. We must stay together for safety. Is there is there someone you wish to speak with? Ja. O, patrzcie, chcę rozmawiać z wami. Perhaps the man you look at. How do you know about him? You're a young woman. A long way from England. You wear a wedding ring yet. You're traveling alone. Robi się dziwnie, nie? That locket can just be for decoration. Let me see. My husband. How did he die? At war. Saving Tenerife. Przez zobaczyłam, że co? Kto? To jest ten. Lokaj chyba, nie? O kurde, będzie się działo. Dużo się będzie działo w tym odcinku. Znaczy w tym... W tym rozdziale, który nie jak zwykle zrobi z tego 3 odcinki, nie? A trwa 10 minut ten rozdział. Ja się tu przesunę, bo nam wywali szybę. Ja to czuję. I coś pierdzielnęło. Imagination is run away with you, monsieur.
Skończą scenę i się cofniemy. Tam leciał ten... Okej, chyba coś się nacisnął. Coś pierprznęło. Coś uderzyło. You said you lost someone. Who'd you lose? My mother. She died when I was young. What was her name? Oi. You know, if this contraption really works, then shouldn't we call Tesla? No. Myślę, że warto by było. Monsieur Tesla! Monsieur Nikola Tesla! Tam coś... Trzeba to naprawić. If your killer is in this house... On chyba poznał. Speak his name. Speak his name. Ja miałam cofnąć to, nie? Co? Aha! It came from in there. Villa! Co tu się... Czemu on się odkrył? Dobra, chodźmy. Ciągniemy ten wątek teraz. Nie będę cofać tam. Za dużo cofania, nie? No. Potem zobaczymy z innej perspektywy. O, w ten sposób tak będziemy robić. Aż się skończy scena chyba. Tak będzie najlepiej. Więc latać jak pchła po psie, to... No... Aha. I ona tam... I teraz tam weszła, prawda? Ty! Co się stało? Był na dworze. I ona tam teraz zeszła, bo on... Dobra, ja to chcę pierwsza zobaczyć. Nie krępujcie się, kurde. O kurna. Mogę obejrzeć, co to kurde jest. No, jakaś fioleczka. Nie zdzierży chłopak. No, obróć mnie to! Z Laudanu. Ale ma nóż wbity. To... Coś mu nie poszło. Może ktoś go chciał uratować i chciał spuścić z niego Laudanum. Ewentualnie coś jeszcze. No taki byłeś miły, sympatyczny. No kurde, no. No ja podejrzewam, że to żywy stąd nie wyjdzie nikt. No. Flora. Ja mam inne pytanie. Co się stało z przykrywającym Teslę tkaniną? No. Ale ładne to, nie? We all know who it was. It was this godforsaken animal. Put that finger away before I snap it off. Spoken like a true innocent man. Yeah, and where were you? I was with Mr. Swan. It is true. He was with me. Who would want to kill this Bobo? I don't see anyone giving you an alibi. I was with her. Tell him. Tell him. She doesn't seem very keen, does she? It could have been Mr. White. Don't you dare. I say we tie up this animal until the police arrive and take it back to his cage for good. Oj, fajnie. That's enough. Mr. Edison, I need to mark the time of death. Do you have the hour?
Jak? Która godzina? Mr. Swan. Yes, sir. Why are you wet? When I heard Ms. White scream, I thought it was coming from outside, so I went to make sure. You're blind, not deaf. Her scream clearly came from under the house. Sir, if you had suggested that I had anything to do with... Now hear this! All of you. I sat quietly and listened to your lies. And one of you took that to mean I was a fool. And in your arrogance, you took another life. This young boy's life! But I promise you, this will not go unpunished. This will not go unpunished! Przepraszam, czy ty sobie już popijasz? Przecież ty nie możesz pić. Mam nadzieję, że to Melissa facet. Oj, chyba nie. Dobra. A, i to jest koniec chaptera trzeciego. Z tej perspektywy. Fajnie. I będziemy tak lecieć teraz, niestety, ale będziemy tak lecieć. Dalej trzeci. Będzie, cofniemy się do trzeciego. I teraz jak to zrobić? Jak to mądrze wykonać? Chce się cofnąć na przykład, co robił on w tym czasie. Jak to zrobić, kurczę? Trzeci. Ale mam, gdzie on będzie? On ma jaki kolor, kurde. To kolor są tak... Swan ma taki jakiś, kurde... Tego, co nie widać na tym, jaki to jest kolor tak naprawdę. Ale ja go widziałam stąd. Więc jeżeli sobie tu odpalę... Ale chciałam godzinę wcześniej. Tu. Na początku. Nie, na godzinę... Tu. Zobaczymy, może to się uda zrobić. Chyba się nie uda, nie? Chyba się nie uda. O, uda się. Teraz mogę wybiec i poszukać tego. Co się stało z tym prześcieradłem? Od tego zacznijmy. To mnie nurtuje bardziej, naprawdę, najbardziej. Więc proszę bardzo, ja tu czekam przy tym prześcieradle i czekam, aż Stefan się odkryje i zmieni pozycję i się potrafi po nosie, kurde. No. Jest w pół do siódmej. No, przyspieszamy trochę. Co się stało z tym prześcieradłem? Samo poszło? Kurde. O. Biegnie. No, on, wiemy, że on nie jest niewidomy, oczywiście, nie? Aha. Kurde, dobra, ty lecę za nim. Co cię zaniepokoiło? Ta burza, tak? Że tam coś będzie pierdolutnie. I coś tam pierdolutło. I co zrobisz? Ja tylko pociągnął będzie, nie? No, czekasz na... Okej. Ojoj. Ale co? No to... Tam na górze coś... Elo! Myślałam, że mnie zamknął. Utknąłeś się, wywaliłeś, ubrudziłeś. Pomóc ci? Jest już odkryte. Kto go odkrył, kurna? Co się dzieje? Ktoś zamknął drzwi. Ktoś mu zamknął drzwi. Dobra, potem się cofniemy tam, do tego momentu. Zobaczymy, gdzie on dalej poleci. Ale kto mu zamknął drzwi za nim? Żeby on nie mógł wrócić. I udawać, że cały czas tu byłem, tak? No, szczególnie jak pada deszcz i nie, wcale nie wychodziłem. Wcale, nie, absolutnie. Tam muszę kiedyś pójść. Ej, no wolniej, nie nadążam! Kurde, facet, ty jesteś naprawdę kaskader.
I co? Ja... A, też jestem w stanie tu... I oknem wejdziesz, tak? Czy się rzucisz stąd? Żebym ja się tu nie... O, o, o. Żebym ja się stąd nie zrzuciła. Dobra, zobaczmy, co ty będziesz kombinował. Ale co, oknem wejdziesz naprawdę? To nie ma innego wejścia do tego domu? Przepraszam, tam ktoś przebiegł? Aha, ten przeszedł, okej. Okay. Aha, i wszedł oknem po prostu. Aha, ja mogę też... Ale ja bym chciała... Tam! Nie zamykaj mi! I on widział cię, jak wszedłeś oknem. No kurde... Aha... No, kombinuj. Zaskocz mnie. No i teraz nie zdążyłeś, tak? I tutaj mamy... Aha, i tu już wchodzimy teraz. Dobra. I teraz cofniemy się do momentu... chcę zobaczyć, gdzie on jest. Ja muszę podążać za nim i chcę się za nim... Ja chcę z nim podążać, ja mogę to zrobić. Follow. No i teraz tak. I teraz jak będę... Będzie mi się oddalać? O, super, Boże, ja dopiero teraz odkrywam takie fajne rzeczy w tej grze. Szkoda, że nie było tutorialu. To on go zabił. Ale miałam nosa chyba, nie? Dobra, nie będę teraz, niech to będzie jakoś, pokażemy, jak to ładnie będzie wyglądać. Ja to cofnę. Cofnę to po prostu. Nie będziemy pokazywać, niech to będzie niespodziewajka. Okej. Okay. I zaczynamy teraz tego pana śledzić. I sobie go tak zrobimy. Będziemy go ośledzić, będzie nam się zmieniać fajnie. Nie, to nie jest fajne. Nie, bo miga mi. Nie. Co masz? Stój! Co miałeś w łapce? Miałeś coś w łapce, cofnij to. O, popatrz, widzisz, jakiego mam nosa dzisiaj. Normalnie jestem debeściak dzisiaj w tę grę. Dawaj. W końcu ogarnęłam. No ale to nie była ta godzina, którą podałeś, bo on przecież jest 19, znaczy nawet powiedzmy 6:30 powiedzmy, a ty podałeś tą godzinę. Chciałem, że jakoś mu powiedział 11 coś. Mozart jeszcze. Czyli mamy kolejny... Kolejny suwenir. No. I bought the dog treat belonged to Mozart. Really? Jesse used it to contact. Can I show you something? You said you'd lost someone. Follow me. Moment, a ta była zawołana? A, dobra, nie wiem, co ona robiła. Później się cofniemy jeszcze z nią. Gdzie ona była na początku? Co teraz? Młody tutaj jakieś uskuteczniał fajne rzeczy i zginął. Oj. A, teraz. How did you know about this? Bo jest inteligentny. There's more. It's down here. A nie tylko sprytny, tak jak ty. Są dwie różne rzeczy. Szczwany właściwie powinien się nazywać. Nawet nie sprytny, tylko szczwany, chytry lis. Chodźcie. Chodź, zginiesz romantycznie. Chcę mieć to na nagraniu ładnie. W sumie powinnam zrobić to jeszcze inaczej, nie? Cofnąć się do momentu, kiedy on jeszcze żył. Wtedy byłoby już w ogóle perfekto. Nina nie umie w tę grę. Prawda? Ale można by z tego zrobić naprawdę fajny serial taki. Oj. O. What's that? It's a machine that can fly. That's not possible. Well, hold on to your hat, because this one is designed to leave our planet entirely. A carriage that can be propelled up into the heavens. How do you know any of these work? I am my father's son. No tak. He would have been very proud of you.
What's this? Careful. Don't want any other. Oj! Co to pierdutło, tak? Why would you say that? Other deaths. What are those exact words? Czy to jest? Turn out your pockets. Now. Naprawdę? Loud enough. No. No one with a life as perfect as yours would want to kill themselves. Takie bezwzględne, nie? I see what you're doing. You didn't bring me down here to show me all this. You brought me down here to finish what we started. You're the one who tried to kill me. I brought you down here to see if you could open the lock on that door. A locked door in a secret room. You're the one who tried to poison me. You're the one who burnt that document. That's how you know what other death means. A też szukasz pozycji na zdechnięcie? Czy chcesz sobie ulżyć po prostu w bólu? So you could take all this the end of birds. But this is my genius now. Też został z mordercą zamiast pójść ratunku, krzyczeć, cokolwiek. Facet ma depresję, po prostu dał się zadźgać. Ach, ty braniu, ty. Byś ty sam zdechł po prostu. Dobra, zatem już wiemy, co się wydarzyło. Też źle to rozegrałam. Mówię, powinnam się cofnąć do momentu, aż ofiara żyła, nie? To byłoby najlogiczniejsze rozwiązanie. Ale dobra, kontynuujmy tak, jak jest. No, i co? Daję, że ci tu nie było, nie? Dziewicz udawał, że jesteś. I ona teraz tam zeszła, ale tamtą drogą zeszła po prostu. Jo, co się stanęło? Oj, oj, oj. Ja jeszcze bym chciała zobaczyć, jak ona tam biegnie. Ale... Stop. To patrzyłam. No, teraz będziesz widział tego, jak wchodzi. O, pięknie. I co ja zrobiłem, tak? Nikt cię nie widział, spokojnie. Mogę cię przyzwalić tym rondelkiem? Bardzo chętnie bym chciała. No i teraz tam były... coś się wydarzało, nie? Aha. Dobra. I teraz cofniemy się jeszcze do momentu, w którym Flora bym chciała zobaczyć, jak ona po tym zareaguje, bo tego momentu chyba nie mamy. Bo ona wybiegła, nie? To pierdolutło. Dobra, to przyspieszymy, aż ona wybiegnie. No co się zcykasz? Ja wchodzę. Idziesz? No chodź, ja tam będę, ja zrobię takie ujęcie, takie dramatyczne, jak w filmach, czekaj. Gdzie ty go to zobaczyłaś? Kiedy go zobaczyłaś? A, ona tu jeszcze była świadkiem pewnie w połowie, jakby coś. Dobra. No. Może ona widziała, jak on mu poprawił. Niech ona się przyspieszy, dziewczyna, bo tu się dzieją rzeczy. Chyba nie. No co ona się tam tak cykała długo? Chyba niepotrzebnie tu zeszłam. Może tam coś się jeszcze działo. To ja się cofnę, ale to już poza nagraniem. Idziesz, laska? Może... O. A ty się rozejrzyj, kurna!
He's down here. You better come out now. Nie, możesz sobie poszedł. No to nie ma tej mimiki, ale pomysł na grę jest świetny. Głos, emocje w głosach są świetnie zrobione. Dlatego ja nie patrzę na twarze, tylko no, słucham tych dialogów, słucham tego tembru głosu, bo to jest naprawdę dobrze zrobione, tak mi się przynajmniej wydaje. To tak odbieram, że jak na grę... No przyspieszymy trochę, bo zanim oni przyjdą, to tu umrzesz, nie? No i to z tego nie wchodzą. Kiedyś wejdą. Na pewno kiedyś przyjdą. No, już idą. Jeszcze muszę sprawdzić, kto zabrał... To zabrał... prześcieradło. No. What happened? Flora. Dobra, to już wzięliśmy. Ja jeszcze się muszę cofnąć do momentu, kiedy... czy Flora jest zrobiona? No Flora jest zrobiona bardzo ładnie tutaj, do tego momentu uzyskaliśmy tą linię. Tutaj. To i muszę się chyba to cofnąć. I cofniemy się. Bo nie wiem, kto zabrał prześcieradło. I to mnie nurtuje. Nie daje mi żyć. A właściwie tak się cofniemy. A on przekręcił! Dobra, znowu za dużo wiem. Dobra, zaraz. Za dużo znowu pokazuję. Nie, tu się nie da inaczej. Czekaj, stój. Stój ty, gnojku. Ja muszę za tobą pójść, bo ja nie wiem, co się wydarzyło. O! Jeszcze z tobą tak zrobimy. Cofniemy to wszystko. O! Znowu znalazłem jakieś sekrety. W odwrotnym kierunku poszłam. O, teraz. I teraz chyba jest na maksa i możemy coś robić, tak? Panie Gustaw, to do przodu. Pan tu sam sobie siedzi. O, kominek płonie, wchodzi. O. Wchodzi następny oskarżony, znaczy następny... When you opened the door, could somebody else have snuck in behind them? Maybe somebody we don't know about. I don't know, sir. Forgive me, Mr. Swan, but why would Tesla pay to have a blind assistant? To keep his secret safe from prying eyes. No. He did not pay me. Chciałem to powiedzieć. It's what the government says I must do to stay here in America. That's slavery, what you're describing. No. I was a slave in Zanzibar. Here, I am an indentured servant. No. Jest różnica? If people think I killed Mr. Tesla, I will be sent back. I cannot go back. Mr. Swan, I wouldn't worry. Blind men don't usually get blamed for murder. Thank you. Please, excuse me. I must turn down the guest rooms, of course. Czyli tutaj byłeś na początku, ale tam dalej jest... Nie zamykaj mi, no! No kurde! Czy on... On pobiegł. A, stop, pauza, moment, wróć. On tylko wybiegł stamtąd. Poleciał, dobra. Czyli prześcieradło było. Kto zabrał prześcieradło? Mi to nie da żyć. Szybko stąd się ulotnił, nie? Nie ma żadnych podejrzeń? Ale ten dom jest piękny. No? Gustaw? Aha. Samo sobie poszło. W takiej wersji nie spodziewałam się, że przecież sobie pójdzie samo.
To, żeście go zakryli, naprawdę, chyba duch. Oni wywołali ducha i ten duch? No. On wywołali ducha i to ten duch tak zrobił. To w jego ubranko i nie założył, bo nie pasowało. To jeszcze twoje rzeczy tu są, Gustaw. No. Ja to by tego nie mógł wejść, nie? Biedny Tesla. No. I co dalej? Cię nurtuje. Przecież próbuje się włamać, ale nie usłyszałeś, że on tam próbuje coś... Co znalazłeś? Stój! No ale co ty... Kurna. Nie mogę tego złapać. Co? No patrz, nie mogę tego złapać. To co, Flora by go kili? Nie wiem. Ale coś tu śmierdzi, nie? Gdzie poszedłeś? Na górę? Po co na górę? Jak wszyscy są na dole, przyspieszmy i on tutaj szybciej się wdrapie. No. Aha. I dlaczego ty szukałeś na górze? Kto mógł być na górze? Wszyscy byli na dole. It came from in there. Where is she? Where is she? I don't know. Aha, i tutaj wbiegamy i tutaj znajdujemy tych przy tym przejściu. O nie. Jeszcze nie. Otwarte przejście. Tak. Laura? No tutaj. Dobra, to już wiemy, ci się tutaj zbiegli stąd. Dobra, wszystko jasne. No, to już wiemy chyba wszystko. Zaraz sprawdzimy. Co jeszcze nie możemy sprawdzić takiego konkretnego? To się wszystko kończy, zakończy się wszystko tu. Tutaj on miał krótką rolę, biedaczek, no i mamy mniej kolejnego. No to chyba ten rozdział jest w sumie naprawdę skończony. Bo... Tu mamy tak 9 na 10, 8 na 10, 9 na 9, 9 na 13, 8 na 19. I tak się zastanawiam, będzie się coś nowego pojawiało? Czy po prostu to wynika z tego, że nie mamy jeszcze odkrytego jakiegoś pomieszczenia na przykład? Nie wiem. No, bo to jest początek, to jest początek. Wszyscy są w jednym miejscu jakby. No, więc nic więcej nie ma, więc to jest zakończenie po prostu epizodu. But I promise you, jak on się wkurza i ucieka, tak? Znaczy ucieka. Krzyczy na nich straszliwie i odchodzi. Obrażony. Bo kłamią i ludzie giną, a oni się zachowują jak... No. Ale tu... Ja tu chcę wejść. No dobra, w takim razie tu skończymy ten odcinek, bo nic więcej chyba mogę kogoś walnąć, na przykład od tego, tamtego. No. I on podał godzinę z tamtego zegarka, który on znalazł, ten zegarek. To jest fragment... Co tam masz? No. Teraz albo to rozgrałam, bo to by trzeba zmontować po kolei faktycznie, wiedzieć co się wydarza, nie? No i on się obraził i poszedł i to jest zakończenie odcinka. No jakby, o, koniec chapteru trzeciego rozdziału. Tak więc to tyle w tym odcinku. Nie wiem,
czego mi brakuje w tym drugim rozdziale, ale czegoś brakuje. Sprawdzę, czy wbił mi się achievement, że zrobiłam wszystko w tym trzecim. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to będę musiała nadrobić. Ale wygląda na to, że to wszystko w tym odcinku. Tak więc dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa!